Klaudia Szóstak, witam Państwa. Zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie dosyć wysokie temperatury, nawet do 18 stopni w Łodzi, 17 stopni w Warszawie oraz w Bydgoszczy, 16 stopni w Gdańsku i w Koszalinie, 13 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie. Przeważać będzie pogodna i bezchmurna aura, przede wszystkim na południowych i zachodnich krańcach Polski. Na północy, m.in. w Olsztynie i w Koszalinie, słabe i przelotne opady deszczu. Ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr słaby. Przejdźmy do prognozy pogody dla Europy. Jutrzejszy dzień w Europie przyniesie pogodną i słoneczną aurę na Bałkanach oraz na Półwyspie Iberyjskim oraz burze na Wyspach Brytyjskich, w Paryżu i w Bernie. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 25 stopni w Skandynawii, aż 32 stopnie w Berlinie, 33 w Wiedniu i w Zagrzebiu, od 27 do 31 stopni na Półwyspie Iberyjskim. Przejdźmy do prognozy pogody dla naszego kraju. Wtorek z przewagą pogodnej aury w zachodniej części Polski. Tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur, burze i intensywne opady deszczu pojawią się przede wszystkim na wschodnich krańcach Polski. Temperatury wzrosną aż do 32 stopni we Wrocławiu i w Zielonej Górze, 30 stopni zanotujemy w Krakowie, w Katowicach, 28 w Łodzi, 29 w Bydgoszczy i 20 stopni w Białymstoku. Wiatr przeważnie umiarkowany, powieje w kierunku południowego zachodu, ciśnienie 1015 hektopaskali. Sprawdźmy prognozy pogody na 3 kolejne dni. W środę burze utrzymają się na zachodnich krańcach, w pozostałych regionach pogodnie. Temperatura od 26 do 32 stopni. W czwartek burze i opady deszczu pojawią się przede wszystkim w południowych regionach Polski, ale także na zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatury wciąż bardzo wysokie, od 27 do 31 stopni. Piątek z przewagą burz i opadów w całym kraju. Temperatury w granicach 19 stopni na Pomorzu, 26 stopni w centrum do 29 stopni na południu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.